Siema mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Nie wiem do końca, na czym ma polegać dzisiejszy odcinek. Od razu mówię, dzisiaj jest niedziela i dzisiaj musi wlecieć ten film, więc muszę się streszczać, ogólnie, bo muszę go nagrać, zmontować i jeszcze wrzucić, więc o 18 mam nadzieję, że damy radę zrobić to tak, żeby już był na kanale. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest to, o czym już tak dawno myślałem i nie udało się tego wcześniej zorganizować, czyli zamki do Terra. Pojadę właśnie teraz do sklepu, który mi nie płaci, więc więc nie powiem do jakiego. Standardzik, wiadomo, szanujemy się. Spróbuję kupić właśnie zamki do Terra i sprawdzimy, czy to w ogóle zda egzamin. Do tego pokażę wam mniej więcej, jak wygląda moje przemeblowanie hodowli, dlatego że hodowla numer 1, tam gdzie są węże. Zrobiłem ostre przemeblowanie, dlatego że już na dniach, jutro, odbieram płyty i robię Terra dla mojego nowego węża, który jest naprawdę wielki, dlatego Terra też będzie wielkie. I też chciałbym nagrać tego odcinek, mam nadzieję, że to jakoś sensownie uda się zrobić. Więc nie wiem, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodoba. Także pokażę wam trochę węży, pokażę wam hodowlę i spróbujemy założyć te zamki. Teraz intro i jedziemy. Dobra kochani, a więc zaczynamy. Zaczniemy sobie od rozmrożenia troszkę jedzonka. Moje węże niedawno jadły, ale stwierdzam, że troszkę podkarmię. Jaki jest tego powód? Już wam mówię. Chciałbym jak najszybciej podopuszczać swoje węże. One muszą dorobić sobie wagę i tak dalej. Mam jednego samczyka, na którym mega polegam, na którego liczę, ale i samica do niego musi na pewno przybrać sporo na wadze. Problem jest taki, że ostatnio mam spore problemy ze szczurami. Znaczy, nie ze szczurami, z królikami. No i to troszkę niszczy mój plan, ale też nie przejmuję się tym jakoś szczególnie, bo nie spada na wadze, jedynie po prostu nie przybiera, więc wiadomo, lepiej było, żeby rosły szybko, natomiast z tymi królikami, tak jak mówię, jest teraz przypał, ale już niedługo powinny do mnie dotrzeć razem z czymś jeszcze, ale to powiem wam później, bo no niedługo wybieram się na Ham. Jest to taka jedna z największych giełd w Europie. Cieszę się mega, nigdy w życiu nie byłem na Ham ani na Hoyten. Nie było mi pisane polatać, teraz mam wrażenie, że mam troszkę więcej możliwości i na pewno skorzystam z tych możliwości. A teraz idziemy, bo tak gadam w jakieś TVP info. Mamy tak. Wjeżdżamy tu chys. Zamykamy. No, i w tą stronę nie da się przesunąć. Sprawdźmy, jak to się sprawdzi na wężach. Zapraszam was tutaj bliżej. Jest tu pewna rzecz, która mi nie odpowiada, a mianowicie dwa węże w środku. Samiec tu podjeżdża do samicy, ale podjeżdża cały czas już od bardzo dawna. Więc widzicie to? No, myślę, że widzicie na pewno. Także nie przyjmuję się tym. Niech ją tam bajeruje. Spróbuję to założyć. Tylko że może być pewien problem, bo oprócz tego pasowałoby ten zamek przykręcić do szybki. Ale najpierw zobaczmy, czy w ogóle pasuje. Pusia się zainteresowała. Nie podoba mi się to, nie ukrywam. Więc nie wiem, czy nie będę po prostu wyjmował szyb, żeby było mi troszkę wygodniej. I potrzebujemy jeszcze śrubokrętu, którego tutaj nie mam. Chyba, zaraz sprawdzę. Pomyłka jednak mam. Potrzebujemy teraz szyby. Potrzebujemy szyby tylnej. O nie! Nie jest dobrze, ale pusia poluje na moją rękę. Myślę, że to nie będzie wcale takie łatwe, wiecie? Zaczniemy sobie w takim razie od tygrysa. Powinno być dużo łatwiej. Mam nadzieję, że nie wyleci teraz. Choć chyba ma na to chrapkę. Ciao mordo. Proszę, nie wychodź stąd. I trzeba przykręcić. Na pierwszy rzut oka wydaje się, jakby wszystko było fajnie. Ale nie jest tak do końca, bo tygrysica chce mnie zjeść. A ja muszę zamienić szyby miejscami. Dotarło do mnie, że w tym Terra może być pewnego rodzaju problem. No właśnie, kurde. Tu może być problem, ponieważ jest ten słupek na środku, który mi tutaj ogranicza, a... No jest zamknięty. To
się sprawdza. Ale kurde, nie mogę otworzyć drugi szybki przez ten jebany słupek. Sprawdźmy, jak to zadziała u... A, u warana to też nie przejdzie właśnie. Kurde, nie do końca to przemyślałem. Nie może być tego słupka na środku. Fajnie było zrobić to u dużej samicy na dole, ale będzie problem. Myślałem, że dzisiejszy odcinek będzie taki nudny i bez emocji, bezpłciowy, ale jednak będą emocje, bo myślałem, że jakoś mniej inwazyjnie da się zakładać te zamki, ale jednak to trzeba normalnie wyjąć szybę. Pusia już chyba o tym wie, że trzeba wyjąć szybę. Dobra kochani, ja się odwracam od niej tyłem, a wy jak coś to mi mówcie, jakby bardzo już zależało, żeby mnie zjeść. Pusi grzecznie tam. Okej, niby założone, to idzie pod spód. Jak z nią się dogadam, to już będzie dobrze. O kurda, wy nic nie widzieliście. No nic, trudno. Jak to się mówi, chuj mi w dół. No fajnie, kurde, całe już wygląda to profesjonalnie, sobie pomyślicie. Uuu, Adi, ale hodowca, już ma zameczki pozakładane. Jeszcze nie, ale już zaraz. Myślę, że nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo tu i tu, i tu, i tam, i tam. Co do warana, tu jest taki mały problem, bo Judasz nauczył się sam otwierać sobie terra. Dlatego zaklejam taśmą szyby. Myślałem, że ten zamek rozwiąże sprawę, ale niestety jest ten słupek w terra. Chyba najlepiej byłoby go wywalić, ale to jest dużo roboty. Muszę jeszcze się zastanowić, jak to zrobić. Ale już się rozmroziły szczury, więc na ten moment przechodzimy do karmienia tych bąbli, moich kochanych. A co my tu mamy? Zerknąłem właśnie. Oj, 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 ktoś tu nam się wykluł. Już wam pokazuję, jeszcze sam nie widziałem. Cześć, skarbie. O Jezu, jaki piękny. Wiem, boisz się. Wiem, skarbie. A jestem twoim tatusiem. Jak chodzi o te jajka, one wyjątkowo duże były, więc naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście ospały, bo on musiał się wykluć w nocy albo rano. Bo szczerze, dzisiaj rano akurat nie zerknąłem. Jest taki sporawy, ogólnie względem innych, które mi się wykluwały, jest naprawdę taki spory. Widać, że zdrowy, więc jest się z czego cieszyć, bo jak już mówiłem na jednym filmiku, różnie to bywa. O, śpi sobie, niuniu. Niech sobie jeszcze poczeka na swojego braciszka, czy tam siostrzyczkę. Więc wrzucam do inkubatora jeszcze i później przyłożę je do pojemników. Bo prawdopodobnie drugi się wykluje dzisiaj albo jutro. No w każdym razie jakoś na dniach, bo jeśli inkubujemy w parach, no to wiadomo, że to się często tak synchronizuje, że często wykluwają się praktycznie w tym samym momencie. Ale być może będzie trzeba poczekać, także na pewno dzisiaj jeszcze przełożę malucha do oddzielnego pojemnika. Kurde kochani, jak chodzi o kadry, musicie mi wybaczyć, ale jestem sam. Jestem totalnie sam, forever alone, a korzystając właśnie z tego faktu, chcę wam powiedzieć, że hodowla w tym momencie to jest coś, czym zajmuję się na pełny etat. Nie mam innej roboty, więc naprawdę wspierajcie mnie, jeżeli lubicie oglądać to, co robię. Jeżeli chcecie, żebym wszedł w to dalej, to koniecznie zostawcie subskrypcję i wspierajcie mnie w tym, co robię. Mam naprawdę mega zajawę, widzę, że widzicie to, bo w komentarzach sporo osób pisze za każdym razem, że wycieka ze mnie ta pasja i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. Dzielę się z wami wszystkim na bieżąco, bo chcę, bo po co mam ten kanał, więc tak jak mówię, subik i naprawdę będę przeszczęśliwy, jeśli ten kanał w końcu kurwa wyjdzie w górę, będzie na jakimś tam konkret poziomie. Więc lecimy. Nakarmimy sobie w pierwszej kolejności. Zajmiemy się moim ulubieńcem. Golden Child. Oh. Nie mam podglądu, co wam nagrywam, ale mam nadzieję, że widzicie, że wszystko... Kurde, kopię tą kamerę. Zero profesjonalizmu. A teraz lepiej, co? Dobra, mam nadzieję, że coś tam widać. Trzymam na ręcznikach. Dlaczego na ręcznikach? Bo na ten moment jest dla mnie najbardziej sterylne rozwiązanie, a że nie chcę się użerać po prostu z lignocelem, bo to mi robi taki syf, że naprawdę ciężko się zorganizować, żeby coś z tego wyszło normalnego. Niedawno jadłeś, ale jakbyś zjadł, to nie ukrywam. O, byłbym szczęśliwy. Dokładnie. O to chodzi. Nagram jeszcze jeden filmik odnośnie tego, jaki on ma kolor. Nie ma tu bezpośredniego nasłonecznienia, więc nie zobaczycie to aż tak dobrze, dlaczego jest to Golden Child. Ale mam nadzieję, że jako tako coś tam widać. Samczyk rośnie, ma się dobrze. Powiedziałbym się nawet, że ma się znakomicie ostatnio, wcina jak szalony, więc przybiera też na wadze, rośnie w końcu, bo miałem przez chwilę taki czas, że nie chciał za bardzo jeść. Cieszę się, że się to zmieniło. Dobra, nie będziemy mu przeszkadzać, niech sobie wcina. Lecimy dalej. Tu jest siata, która ostatnio już coś tam jadła. I tak samo
Nie należy raczej do tych przyjemnych. Nie jest zła, ale no ogarniałem przyjemniejsze sztuki. Oczywiście nie karmimy z ręki, ale tak jak widzicie, mam tak mały kanał, nic nie zarabiam i co mam zrobić? Nie stać mnie na mocne pensety, na jakieś potężne haki do siatek. Przelewajcie mi pieniążki, numer konta w opisie. A tak serio, naprawdę, jeżeli chcecie mi jakkolwiek pomóc i wspierać mnie, to wystarczy, że zostawicie suba, będziecie na bieżąco i że zarazicie się terrorystyką na tyle, żeby oglądać mnie regularnie. No i może kiedyś ode mnie wziąć jakieś zwierzaki, no bo nie ukrywam, że po to to robię. Po to to robię, żeby rozmnażać, żeby ludzi zarazić tym i żeby terrorystów w Polsce było z roku na rok coraz więcej. Dobra. To były dwie jedyne sztuki, które na ten moment... Kurde, nie wiem, znowu, mnie widać, słychać i w ogóle nic nie wiem. To były dwie jedyne sztuki, które chciałem dzisiaj nakarmić, dlatego że tu zależy mi na masie. To jest samica siaty i to jest samiec siaty. Ten samiec jest do mojej samicy, której wam nie pokażę i nie będę zdradzał, jakie są geny, ale jest spora szansa, dokładnie 66%, na to, że będzie torpeda. Że będzie torpeda. Myślę, że ten sezon jeszcze się nie uda, ale myślę, że już na wiosnę będzie można coś próbować. Zamki będę zakładał później, nie będę was tym zanudzał, bo jak widzicie, to jest żmudna robota, trochę z tym schodzi. Ale tak, zostały mi jeszcze szczurki. Trzeba dać Judaszowi. Nienawidzę karmić Judasza. Ostatnio prawie mi skoczył na twarz. Ale no, jak nazwa wskazuje, no jest Judaszem, więc to do czego je zobowiązuje. On jest na niczym, jak chodzi o podłoże. Dlatego, że czekam cały czas na odpowiedź odnośnie jakiegokolwiek podłoża. W jego przypadku, no właśnie on jest o tyle głupi, że on mi się, no właśnie on mi się rzuci na rękę. O, no głupek. Głupek jesteś i tyle. No ale nie, no trzeba przyznać, że wcina fajnie, nie? On wiecznie głodny, bardzo chętnie zje za każdym razem. On chyba nigdy nie odmówił mi jedzenia. No ale najgorsza to jest właśnie, najgorzej to dać mu pierwszego szczura czy tam mysz, bo to najdłużej za każdym razem schodzi, żeby po prostu unikać, bo on już wali na oślep, nie? O, spójrzcie na to, korzystając z okazji. Patrzcie, jak się pięknie mieni samica. Ale ona jest cudowna. Kurde. No jaram się konkret. Jak tam Judy? Smakuje myszak? Smakuje. Ostatnio jakąś szarańczkę wciągał, to się trochę poganiał. I powiem wam właśnie, nauczył się sam otwierać sobie szybę. I to do takiego stopnia, że normalnie nie to, że otworzył. Nauczył się otwierać. Za każdym razem otwierał sobie szybę i ganiałem tutaj po hodowli. Na szczęście on nie jest jeszcze na tyle duży, żeby siać tu jakiś potężny ferment, ale no łapać go nie jest fajnie, no bo jest wściekły, nie? No i normalnie wkłada sobie, z tamtej strony właśnie otwierał za każdym razem, przyjemniaczki. O tam, normalnie wciska sobie tutaj pazury i sobie odsuwa szybę. Czajcie to? No naprawdę, czy jest jakiś dowód na to, że lepszy, na to, że to są inteligentne stworzenia? Otworzył tak raz, pewnie przypadkowo, coś próbował. Okazało się, że to działa i zaczął tak po prostu otwierać, no. Szalony. No i genialny, no. Nie, jest obłędny. Obłędny, uwielbiam tego zwierzaka, mimo że jest wściekły i ciężki w obsłudze, to jest naprawdę super. Nie zwracajcie uwagi, tu już jest taki częściowy rozpierdol, bo szykuję się do kolejnego odcinka i kolejnych zmian. Staram się to jakoś trochę ukryć przed wami, żeby nie spoilerować odcinku. Chodź tutaj, Dinuś. Chodź. Co, piesu? Lubisz Dina, co? Lubisz się z nim bawić. Wiem, lubicie się. Fajnie, on się ciebie już też nie boi. Co tam, ryju? Co tam, mordo? Spacerek? Idę po szczurkę dla ciebie. Zostały mi ze dwa. Daj mi chwilę. Wy też dajcie mi chwilę. Patrzcie na niego, żeby nie uciekał za daleko. Oj, Dinuś, został mi ostatni. Wiesz? O, shit, fuck, holy fuck, shit. Dobry, co? O, ale zajebisty. Mam. Tak jest. Wciągaj spaghetti. Ale wiesz co, nie mogę z tobą tu zostać. Wrócisz do siebie jeszcze, okej?
Nie mam na razie nic więcej. Później ci coś dam. Jajo. Chodź. O, ale klot jesteś już. Fajnie, podoba mi się to. Nie, nagrywki samemu to jest normalnie katorga, męczarnia i tragedia. Poradzę sobie z tym specjalnie dla was. Te dopuszczone, tu zobaczmy. Trzeba tu regularnie sprzątać i sprawdzać wszystko, bo one, no muszę przyznać, trochę brudzą. Trochę brudzą, więc staram się pilnować tego, żeby zawsze było czyściutko. Tak wygląda wściekły kameleon. No i jemele, no to są takie właśnie gamonie. Ale fajnie wtedy, jak się denerwuje. Fajnie wtedy się wybarwia, więc... Oczywiście nie stresuję go na co dzień, ale pomyślałem, że wam pokażę, że fajnie rosną. A więc z tego miejsca dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał nawet taki główny odcinek. Następny odcinek prawdopodobnie będzie z budowy Terra, więc będzie ciekawszy. I nawet zdradzę wam, dla kogo będzie to Terra. A będzie dla kogoś bardzo szczególnego. Bardzo szczególnego. I myślę, że od tej pory mój kanał już nie będzie taki sam. Więc myślę, że nie możecie przegapić tego odcinka. Zostawcie koniecznie suba, zostawcie łapę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takich odcinkach jak ten. I co sądzicie o mnie w ogóle. Napiszcie coś miłego, fajnie było. Trzymajcie się. Yo. Survive.